Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek błyskawicznego przeglądu wydarzeń. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na bardzo szeroko zakrojone międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie, które odbyły się w Kijowie oraz na odblokowanie polskiego kraju odbudowy, w którym znalazły się niespodzianki. Zapraszam. Polski Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany, ale zaakceptowany warunkowo. Wśród kamieni milowych, czyli wśród warunków, jakie musi spełnić polskie państwo, by otrzymać środki z Unii Europejskiej, znalazło się sporo takich kwestii, o których wcześniej w szczegółach nie wiedzieliśmy. Bo co innego ogólny zarys, na co mają iść pieniądze z krajowych panów odbudowy, co innego dokument, który polski rząd przesłał do Unii Europejskiej, a co innego niż właśnie ten dokument, który pojawił się w ostatnich dniach, czyli szczegółowy wykaz, kiedy, jakie reformy muszą zostać wdrożone, by pieniądze z Unii Europejskiej popłynęły do Polski. Ja nie będę dzisiaj w szczegółach zajmował się. Tymi właśnie warunkami, z prostego powodu. Ten dokument ma kilkaset stron. Nie chcę wyrywać z kontekstu poszczególnych zapisów, bo prawdopodobnie kilka stron dalej znajduje się coś, co może rzucić na ten warunek inne światło bardzo możliwe, wręcz prawdopodobne, że szersze omówienie tego dokumentu znajdzie się tutaj na kanale. Ale sposób, w jaki polskie społeczeństwo zostało poinformowane o planach reform jest niestety charakterystyczny dla całego procesu związanego z Krajowym Planem Odbudowy w przypadku Polski, czyli wszystko było odbywało się w jakichś niejasnych negocjacjach między polskimi a europejskimi elitami, z daleka od społeczeństwa. Pamiętajmy, że była bardzo intensywna kampania informacyjna polskiego rządu na temat Krajowego Planu Odbudowy. Były Billboardy, spoty telewizyjne, spoty radiowe, tylko obok kwot, które mają spłynąć do nas z Unii Europejskiej, jakoś nie znalazło się już miejsca dla właśnie reform, które będziemy musieli równolegle wdrażać. I myślę, że to jest naprawdę niebezpieczna ścieżka. Oczywiście tutaj zdania będą się różnić w zależności od poglądów na temat Unii Europejskiej, ale jest coś głębszego, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Coś głębszego niż tylko podejście do Unii Europejskiej w przypadku tego procesu, bo niezależnie od tego, czy jesteście euroentuzjastami, Eurorealistami, eurosceptykami, euro. euro, euro RTV-AGD, jest problem, który dotyczy demokracji, czyli poczucia sprawczości. To znaczy, jeżeli społeczeństwo będzie dostawało wykaz, te, a te reformy wdrażacie za dwa lata, te za cztery lata, te za sześć lat, to gdzieś może dojść do erozji poczucia wpływu na proces polityczny, erozji demokracji, prawda? Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że społeczeństwo w demokracji musi mieć poczucie partycypacji w tworzeniu prawa. Inaczej. Gdzieś rozmywa się idea demokracji i gdzieś w przypadku Krajowego Planu Odbudowy i Reform, które gdzieś są już wyznaczone, ich plan jest wyznaczony, gdzieś właśnie gdzieś zatracił się duch demokracji. To znaczy społeczeństwo zostało wyjęte poza nawias, poza nawias rozmów, poza nawias dyskusji na temat Krajowego Planu Odbudowy. Zostało poinformowane o tym, jak będzie wyglądała transformacja polskiej gospodarki. Krajowy plan odbudowy to w przypadku Polski 23,9 miliarda euro grantów i 11,5 miliarda euro pożyczki. Polityczny klincz uniemożliwiający uruchomienie programu dotyczył reformy wymiaru sprawiedliwości. To czy spór udało się zażegnać czy nie, nie jest takie oczywiste, bo mimo iż Komisja Europejska zaakceptowała plan, wśród warunków, czyli kamieni milowych, znajdziemy m.in. te dotyczące właśnie wymiaru sprawiedliwości. 43% środków z polskiego planu odbudowy będzie przeznaczone na zieloną transformację, czyli inwestycje w energetykę, w tym odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków czy magazyny energii. 21% trafi na cyfrową transformację, czyli cyberbezpieczeństwo, dostęp do sieci czy edukację cyfrową. Wypłata środków jest uzależniona od spełnienia konkretnych warunków, w tym wdrożenia reform. Jak wielu, rzecznik rządu powiedział dziś w Radiu Z: Jest 116 różnych reform w KPO. Na przykład skala składki zdrowotnej czy sposób dochodzenia do likwidacji umów miesiowych to może być rozłożone na lata. Reforma w danym momencie musi być przyjęta albo przesunięta w czasie, jeśli to wynegocjujemy z Komisją Europejską. Co do wymogów dotyczących wymiaru sprawiedliwości, tak opisała je szefowa Komisji Europejskiej. Przede wszystkim obecna Izba Dyscyplinarna zostanie zniesiona i zastąpiona przez niezawisły, bezstronny sąd ustanowiony prawem. Po drugie, należy zreformować reżim dyscyplinarny. Kontrowersyjne przewinienia dyscyplinarne, jak np. wnioski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy kwestionowanie statusu sędziego, muszą zostać usunięte. Po trzecie, sędziowie, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, będą mieli prawo do rozpatrzenia ich sprawy przez nową Izbę. Parlament Europejski już wyraził zaniepokojenie tym, że polski plan odbudowy został zaakceptowany, zapowiedziano debatę na ten temat. W Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie bardzo szerokie konsultacje międzyrządowe. Do stolicy Ukrainy udali się m.in. premier Mateusz Morawiecki czy szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podpisano osiem międzyrządowych umów, a szef Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że te rozmowy przejdą do naszej wspólnej historii. Efekty rozmów chyba najlepiej opisał premier Ukrainy Denis Szmychal. Posłuchajcie. W dniu dzisiejszym rządy Polski i Ukrainy przeprowadziły konsultacje międzyrządowe. Podpisane umowy i memoranda świadczą o tym, że nowy poziom stosunków, jakie Ukraina i Polska zbudowały przez ostatnie trzy miesiące, jest ukierunkowany na rozwój i jest produktywny. Mówię o ośmiu podpisanych dziś dokumentach w sferze energetyki, w sferze wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej. Zostało również podpisane memorandum dotyczące powołania. W Wspólnej komisji dotyczącej nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami naszych państw. Komisja ta przygotuje zalecenia dotyczące powołania wspólnego polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa produkującego broń i sprzęt wojskowy oraz sprzęt uzupełniający. To wyniesie naszą współpracę na nowy poziom i pozwoli na produkowanie współczesnych rodzajów broni defensywnej. Porozumieliśmy się w zakresie wzmacniania współpracy przygranicznej między Ukrainą a Polską. Polska obiecała popierać Ukrainę w kwestii zniesienia ceł oraz dołączenia do konwencji o wspólnym tranzycie. Nasi polscy partnerzy potwierdzili również swoją gotowość do udziału w powojennej odbudowie Ukrainy. Jesteśmy pewni, że plan odbudowy Ukrainy, który właśnie jest opracowywany przez nasz rząd, uzyska pełne poparcie naszych polskich przyjaciół. Została również podpisana deklaracja ministrów spraw wewnętrznych dotycząca powołania dwóch komisji do spraw przejść granicznych i infrastruktury przygranicznej oraz do spraw przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom podczas przekraczania granicy. Od pewnego czasu w podsumowaniach staram się polecić Wam jakąś konferencję międzynarodową, która odbyła się w tym tygodniu, byście mieli co słuchać podczas weekendowego koszania trawy czy sprzątania. I w tym tygodniu chciałbym Waszą uwagę zwrócić w kierunku Bratysławy, gdzie odbywa się konferencja GlobSec. Warto zwrócić uwagę choćby na bardzo ciekawy wywiad z ministrem spraw zagranicznych Indii. Gorąco polecam, a teraz już pozostałe informacje. Po wielu tygodniach negocjacji w końcu udało się przyjąć szósty pakiet sankcji w ramach Unii Europejskiej. Sankcje w końcu uderzają w podstawę rosyjskiego budżetu, czyli w dochody z ropy naftowej. Unia ograniczy import surowca nawet o 90%, twierdzi Komisja Europejska. W ciągu 6 miesięcy wprowadzony zostanie zakaz zakupu ropy naftowej z Rosji dostarczanej do państw członkowskich oraz w ciągu 8 miesięcy zakaz wprowadzania produktów ropopochodnych. Ale nadal będzie można kupować rosyjską ropę dostarczaną przez rurociągi. Rozwiązania długo były blokowane przez Węgrów, którzy nawet na sam koniec spowodowali, że personalnymi sankcjami nie został objęty patriarcha Cyryl. Ponadto sankcje obejmują odłączenie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku, Spierbank, oraz zakaz nadawania dla trzech kolejnych rosyjskich mediów państwowych. Turcja zapowiedziała rozpoczęcie nowej ofensywy na terytorium północnej Syrii, wymierzonej w kurdyjskie powszechne jednostki ochrony. Celem Ankary jest odsunięcie sił kurdyjskich 30 km od granicy tureckiej. To, jak argumentują Turcy, mieli zapewnić Rosjanie do spółki z rządowymi siłami syryjskimi w 2019 roku, ale z umowy się nie wywiązali. Teraz temat został poruszony podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej między prezydentem Turcji a prezydentem Rosji, informuje dziennik Gazeta Prawna. Erdogan zapowiedział, że ofensywa nastąpi nagle, będzie szybka i może wydarzyć się w każdej chwili. Jak zwykle warto przyjrzeć się aktywności polskiej dyplomacji. Pozwala to na dostrzeżenie takich kierunków działania państwa, które nie przebijają się na czołówki serwisów informacyjnych. Polski minister spraw zagranicznych odbywa wizyty w państwach Azji Centralnej. W Kazachstanie rozmowy dotyczyły planowanych reform ustrojowych czy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zbigniew Rau spotkał się z najwyższymi przedstawicielami władz, w tym z prezydentem Tokajewem. Następnie udał się do Taszkentu, gdzie rozmawiał z prezydentem Uzbekistanu. Kolejnym przystankiem będzie Mongolia. Rał odwiedza Azję Centralną nie tylko jako minister spraw zagranicznych Polski, ale również w imieniu OBWE, której przewodniczy Polska. Podróż do Azji Centralnej, gdzie rosyjskie wpływy są bardzo silne, może dać polskiej dyplomacji istotne wskazówki co do statusu Rosji w oczach przywódców regionu. Wcześniej minister Rał rozmawiał z francuską odpowiedniczką, która gościła w Warszawie. O wizycie polskiego prezydenta w Egipcie więcej mówiłem w materiale, jaki ukazał się dwa dni temu, więc może dodam jeszcze, że premier pił dziś winko z premierem Czech. To spotkanie, podobnie jak w przypadku Ukrainy, w formacie szerokich konsultacji międzyrządowych dotyczyły oczywiście Ukrainy, sfery bezpieczeństwa, ale warto zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie Bałtykiem. Czeski premier poinformował o memorandum o współpracy w obszarze połączeń transportowych między polskimi portami a Czechami. Tymczasem minister obrony narodowej odwiedził Koreę Południową, by kontynuować rozmowy na temat zakupu sprzętu wojskowego. Polska jest zainteresowana koreańskimi czołgami, bojowymi wozami piechoty czy samolotami, ale cały czas mówimy o zainteresowaniu i o dość ogólnych komunikatach. W Wielkiej Brytanii królowa Elżbieta obchodzi jubileusz 70 lat na tronie. Jest tym samym najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii i najdłużej żyjącym panującym monarchą na świecie. Królowa nie ma co prawda wielkiego wpływu na życie polityczne, ale jest symbolem brytyjskiej państwowości. I to już wszystko w tym podsumowaniu wydarzeń. Obawiam się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni mogę mieć pewne problemy ze stworzeniem tego drugiego dodatkowego materiału, jeśli nie ukaże się. Najmocniej przepraszam, a teraz życzę Wam już fantastycznego weekendu. Dziękuję Wam za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Do zobaczenia.